Chciałbym Was bardzo gorąco powitać. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać. Nie jest tak bardzo gorąco, więc myślę, że będzie łatwiej też wytrzymać tutaj wspólnie siedząc w tej sali. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Czy możecie powiedzieć na to amen? Czy wierzycie w to, że tak rzeczywiście jest? Ja wierzę w to, że tak jest. Ale to, co chciałem dzisiaj, na czym się chciałem dzisiaj skupić, to nieco inny temat, który od dłuższego czasu w jakiś sposób chodził mi po głowie. Coś, co dotyczy każdego człowieka w jakiś tam sposób, większy albo mniejszy. Coś, co też wydaje mi się jest rzeczą, która jest nam potrzebna, aby myśleć, aby działać, aby decydować. Skażony umysł. Cóż oznacza słowo skażony? Według słownika języka polskiego czytamy taką informację. Skazić, czy też skażony oznacza zanieczyścić jakąś powierzchnię czymś niebezpiecznym, na przykład substancją promieniującą. Oznacza też skazić, zbrukać samego siebie. Albo też oznacza zepsuć, zeszpecić kogoś lub coś innego. I wreszcie celowo poprzez zatrucie sprawić, by jakiś produkt przestał być zdatny do spożycia. Ta definicja wydaje się być bardzo ciekawa. Skażony umysł to stan umysłu. To taki stan, w którym w jakiś sposób nie jesteśmy w stanie postępować tak, jak powinniśmy postępować. A jak wygląda skażony umysł? Nie wiem, ale mam takie wspomnienie. Kiedyś, dawno temu, wracałem samochodem do domu, było bardzo późno i kiedy jechałem po ulicy dwupasmowej, był skręt, osobny pas do skrętu, paliło się czerwone światło, po czym po chwili zapaliło się zielone światło, ale samochód, który stał przede mną, zielony Ford, nie ruszył. Cierpliwie czekałem przez moment, a kiedy się nic nie stało, powoli ruszyłem, widząc, że jest późno, pusto, nie ma żadnych samochodów. Stanąłem obok na pasie, popatrzyłem do środka i zobaczyłem w środku mężczyznę, który miał opuszczoną głowę i chyba spał. Kiedy chciałem coś zrobić, jego głowa nagle się podniosła, szybko włączył pierwszy bieg i pojechał. Pojechałem za nim. Pomyślałem sobie, może przez moment usnął, może jest zmęczony. Ale wiecie, po chwili dosłownie jadąc za nim zauważyłem, że zamiast jechać prosto, skręca w prawo, wjeżdża na krawężnik, zjeżdża na trawę, a kiedy jedzie po tej trawie, jest bardzo nierówno, samochód skacze dosłownie, z powrotem wraca na drogę. I tak było raz, drugi i trzeci. Historia skończyła się właściwie bardzo dobrze, ale chcę wam powiedzieć, że to, co sobie zapamiętałem, to jest fakt, że ten człowiek był po prostu pijany. Pijany. Tak? I właściwie nie wiedział, co się z nim dzieje. Nie wiedział tak naprawdę, co powinien robić i jechał, chociaż jechać nie powinien. A więc pytanie, jak wygląda skażony umysł? Wiecie, skażony umysł, picie alkoholu to jest tylko jeden z przykładów, ale bardzo dobry. Jak wygląda człowiek, który pił? Umysł tej osoby przestaje normalnie funkcjonować. Osoba taka nie kontroluje swojego ciała, często się zatacza, przewraca. Nie kontroluje też swojego myślenia. Umysł sam krąży po miejscach, do których nigdy by normalnie nie powędrował, gdybyśmy byli trzeźwi. Nie kontroluje działań, zdrowy rozsądek go nie hamuje, ani nawet przyzwoitość. Nie kontroluje swoich emocji, gniew, agresja, niechęć. Wszystko okazuje się w sposób prosty i klarowny, a potem dochodzi do strasznych czynów, błędów, wstydu, nieszczęść, do agresji, do gniewu, do zbrodni.
Czasami mówi się o tym, czy też nawet niekoniecznie o alkoholu, że ktoś popełnił zbrodnię w afekcie, czyli nie był do końca świadom tego, co robił. Ale jest to umysł, który jest skażony. Skażony. Umysł, który nie działa normalnie, bo coś jest w nim nie w porządku. A pojawia się pytanie, czy nasz umysł jest czysty, czy też skażony. No przecież my nie pijemy. A skoro nie pijemy, to nie powinniśmy mieć z tym żadnego problemu. Ale pojawia się pytanie, czy istotnie. Czy to tylko kwestia picia alkoholu? Czy tylko kwestia brania jakichś substancji? Czy też jest w tym coś więcej? Ja wiem, że może się nam wydawać, że są to rzeczy dla nas właściwie niemożliwe, że my tak nie postępujemy, że jesteśmy racjonalni, że nie postępujemy źle, ale może być też tak, że i nas czasami pochwyci coś, co można tylko i wyłącznie nazwać działaniem w afekcie. Może nam się wydawać, że to jest niemożliwe, że tak naprawdę jesteśmy wierzący, a więc te rzeczy nas nie dotyczą. Ale rzeczywistość pokazuje, że jest jednak nieco inaczej. I to nie tylko rzeczywistość tego świata, czy też naszych doświadczeń, ale rzeczywistość Pisma Świętego. Zobaczcie, co pisze Pismo Święte na temat tego, jaką mamy naturę. Ewangelia Marka 7:21. Marek 7:21. Z wnętrza bowiem z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To w tym miejscu mowa jest nie o człowieku, który działa w afekcie, który jest chory, ale o człowieku, który jest normalny. Bardzo podobnie o ludzkim sercu pisze prorok Jeremiasz w 17 rozdziale wierszu 9. Nasze działanie, chociaż racjonalne, chociaż wydaje się być rozsądne, jesteśmy pewni tego, że wiemy, co robimy. Bierzemy za siebie odpowiedzialność. Tak naprawdę często jest działaniem z punktu widzenia nieba nieracjonalnym. Nieracjonalnym. Pan Bóg napisał przecież, że myśli moje to nie myśli wasze. Tak jakby wiedział, że nas oddziela spojrzenie na świat. Spojrzenie na samego siebie. Spojrzenie na drugiego człowieka. Stąd też czasami nam wydaje się, że łatwo jest mieć pewność co do swoich własnych poglądów. Łatwo jest mieć pewność, jak postępujemy, jak myślimy, jak oceniamy innych, samego siebie, zjawiska społeczne, nawet politykę. Czasami nawet jesteśmy w stanie walczyć aż do upadłego o swoje własne poglądy. Ale pytanie, czy istotnie nasz umysł wie zawsze, co robi? Czy nasze poglądy są zawsze dobre? Tak naprawdę nie chcemy się przyznać przed sobą, bo dobrze jest myśleć o sobie dobrze. Ale tak naprawdę w naszym wnętrzu jest coś, co nas niszczy od środka. Gdybyśmy mieli możliwość żyć w społeczeństwie bez żadnych barier obyczajowych i duchowych, gdyby się okazało, że nagle jednego dnia nie ma czegoś takiego jak przestępstwo, dla nas, gdyby na przykład nie było barier duchowych i można byłoby robić, co komu się podoba, to pomyślcie, czy jesteście pewni, że na pewno byście robili tak, jak do tej pory? Bo ja o sobie nie. Bo ja o sobie nie. Ja wiem, że świat porzuciłby wtedy i moralność, i przyzwoitość. To już jest udowodnione. Były przypadki, kiedy dochodziło do nagłych zmian rządów i to, co się wydawało być pod jakimś tam porządkiem, gdzie była dosyć mocna władza, trzymała ludzi mocno w porządku. Nie było przestępstw, bo to było niebezpieczne. Kiedy się tylko zmieniała władza, dochodziło od razu do puszczenia wszelkich wódz. Ludzie robili to, co chcieli. Pojawiała się prawdziwa natura człowieka. A my, chrześcijanie?
Nam się może wydawać, że z nami jest nieco lepiej, ale wiecie, ja wciąż mam w pamięci to, co działo się na początku lat 90. w Rwandzie, kiedy to jedno plemię uznało, że jest lepsze od drugiego. Potem drugie uznało, że skoro ci są lepsi, to my będziemy też lepsi i doszło do strasznego ludobójstwa. Chodzi o plemiona Tutsi i Hutu. W ciągu dosłownie bodajże miesiąca około 800 tysięcy ludzi zostało po prostu zamordowanych. Czy wiecie o tym, że tajemnicą Poliszynela jest to, że w tych morderstwach brali udział chrześcijanie? Ba. Smutną prawdą jest to, że nawet tam brali w tym udział duchowni. Można się spytać, jak to możliwe? Jak to możliwe, że ludzie, którzy powinni mieć wszystko poukładane, tak się nagle zezwierzęcili? A jednak tak się stało. Tak się stało. A więc nasz umysł to jest w jakiś sposób umysł mimo wszystko skażony. Umysł żywiący się nie tyle tlenem, który jest wokół nas w powietrzu, ale oparami własnego sukcesu, piękna wyjątkowości, chociażby nawet domniemanej, oparami tego, co nam się wydaje być sukcesem i tym, co jest lepsze. Żywiący się ową toksyną samouwielbienia, otępiającą nasze poczucie rzeczywistości. Pytanie zatem, co nas dokładnie skaża. Co ma taką moc, aby dokonać w nas tak wielkich zmian? Ja wiem, że odpowiedzią na to ogólnie może być słowo grzech. Ale bądźmy nieco bardziej konkretni. Co dokładnie? Czy Biblia nie pokazuje nam, skąd w ogóle wziął się grzech? Popatrzmy na dwa bardzo znane fragmenty, które pokazują nam źródło pochodzenia zła. Księga Ezechiela, 28 rozdział. Ezechiela 28. Byłeś, i to jest od wiersza 13, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. I dalej jest napisane, przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. I teraz jest opis dlaczego. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. A prorok Izajasz rzuca jeszcze więcej światła na ten temat. Księga Izajasza, tam rozdział 14. O jakże spadłeś z nieba ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Jaki tutaj jest problem? Problem to problem własnego ja. Problem, który jest opisany w kontekście jednego anioła, wielkiego, potężnego, wspaniałego anioła, który był wywyższony przez to, że był doskonały. Nawet wśród innych aniołów. Anioł ten, istota stworzona przez Pana Boga, jednak przez swoje piękno i doskonałość zaczęła bardziej patrzeć na siebie niż na tego, któremu to piękno, inteligencję i mądrość zawdzięczała. Ten, którego każda chwila życia była zależna od życiodajnej siły płynącej od Boga, postanowił, że stanie na miejscu tego, któremu tej siły udzielał. Tak jakby sam mógł tę siłę sobie dać. Na dobrą sprawę ten pomysł wydaje się być niedorzeczny. Jaka jest różnica pomiędzy stwórcą a stworzeniem? To jest tak, jakbyśmy my wzięli sobie pięknego manekina i
ten manekin miałby stanąć w miejscu człowieka. Za niego mówić, działać. Czy to możliwe? To absurd, ale nasz umysł czasami lubi myśli absurdalne. Tak już jest. Jego wyższość, jego wyjątkowość, a raczej wiara w to, że tak jest, sprawiły, że anioł ten przestał patrzeć na Boga z wdzięcznością. Ktoś by mógł powiedzieć, za dużo godzin spędzonych przed lustrem. Za dużo myślenia o sobie, o swoich problemach, o swoich planach, o swoich marzeniach, o tym, co można byłoby zrobić jeszcze, żeby być lepszym, żeby więcej osiągnąć, żeby inni na nas bardziej patrzyli. I pamiętajcie, że to stało się w idealnym, bezgrzesznym świecie. Stało się tam, gdzie nie brakło ani wiedzy, ani mądrości, ani władzy. Nawet nie można było narzekać, że tej brakuje. A jednak ktoś narzekał, że jej brak. A zatem co jest źródłem tego skażenia? Otwórzmy inny tekst, który myślę w tym miejscu będzie bardzo pomocny. List do Galacjan. Tam są dwa fragmenty. List do Galacjan, 6 rozdział. I czytamy takie słowa. Wpierw wiersz 7. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Tam w oryginale jest użyte słowo planaste. Ono dosłownie sugeruje, nie dajcie sobie narzucić, nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się zwieść. A potem rozdział 6, czyli ten sam i wiersz 3. Czytamy, jeśli bowiem kto uważa, że jest czymś będąc niczym, samego siebie co? A w przekładzie warszawskim zwodzi. Tam jest użyte inne słowo, ale synonimiczne, tak? Zwodzi siebie. Zwodzi siebie. Wiecie, te słowa są naprawdę niezwykłe, bo apostoł Paweł uderza w nasz bardzo czuły punkt. I uderza dosłownie, bez żadnych ogródek. Nam zawsze wydaje się, że wiemy, o czym myślimy, wiemy, kim jesteśmy, znamy swoją wartość, wiemy, co możemy osiągnąć, znamy swoje wykształcenie, wiemy, kim jesteśmy. Apostoł Paweł jak na złość mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Na tej ziemi może i ma, ale w kategoriach zbawienia żadnego. Apostoł Paweł mówi, że ten, kto myśli, że jest kimś będąc czym? Niczym. Sam siebie zwodzi. Co to znaczy nic? Wiecie, jak ktoś by miał taką sytuację, że nie ma na koncie bankowym nawet jednej złotówki, a musi zrobić zakupy. Idzie do sklepu, wkłada rzeczy do koszyka, dochodzi do kasy, to powiedzcie mi, czym będzie płacił? Na pewno nie gotówką. Czy wyciągnie wtedy kartę debetową, która ściąga wprost pieniądze z konta? No nie ma jak. Musi zapłacić kartą kredytową. Co byśmy nie myśleli złego o kredycie w tym miejscu, to oznacza, że potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Ktoś inny musi nam dać środki po to, byśmy mogli za to zapłacić. A według Boga, który pragnie naszego zbawienia, musimy się nawet pogodzić z tym, że jesteśmy niczym. Dopóki nie przyjmiemy, że musimy stać się niczym, dopóty będziemy pokładać zaufanie w sobie, sądząc, że jesteśmy czymś. To tak działa. A więc Pan Bóg mówi, nie myśl o sobie zbyt wysoko. To chyba zdrowa rada. Nie myśl o sobie zbyt wysoko. Bez względu na to, kim jesteś, ile osiągnąłeś, ile posiadasz. Nie myśl o sobie zbyt wysoko. Apostoł Paweł powiedział o sobie,
że tak naprawdę żyje już nie on, a żyje w nim ktoś inny. On, który mógłby się przecież chwalić, bo sporo w życiu osiągnął. Nie myśl o sobie zbyt wysoko. W innym miejscu Paweł daje nam też bardzo ciekawą radę. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział i tam wiersz drugi. Rzymian 12:2. I tutaj skorzystam z kilku przekładów. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Nieco w tym miejscu bardziej, można by rzec, literacko lepiej przygotowany przekład warszawsko-praski tak to podaje. W imię otrzymanej łaski proszę was, by nikt nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. A powiedzcie mi, co należy? Co należy? W tym tekście czytamy dwa razy słowo rozumiał albo myślał. A więc mowa jest o pewnych nawykach, o tym, jak o sobie myślimy, jak się przyzwyczailiśmy o sobie myśleć, czy wysoko, czy też nie. A ponieważ nasz umysł jest skażony, jest podatny na myślenie o sobie i jest chętny, aby w marzeniach niepowstrzymywanych budować cudowne obrazy naszych sukcesów, naszej odwagi i naszego bohaterstwa. Powiedzcie mi, czy w waszych marzeniach nie pojawia się jako główny bohater ktoś, kto nazywa się ja? Czy nie jest tak, że w marzeniach zawsze to ja zwycięża? Zawsze okazuje się być lepsze? Tak już z nami jest. Musimy go strzec. Musimy strzec naszego umysłu. Musimy strzec go na każdym kroku, aby tak naprawdę Bóg mógł wziąć nad nami władzę. A jeśli tego nie uczynimy, to pytanie, co z nami będzie? Pozwólcie, że w tym miejscu sięgnę do przykładu. Tutaj macie na zdjęciu pewien gatunek osy, która się nazywa po łacinie Dinocampus coccinellae. To wydaje się bardzo niewinne zwierzę. W rzeczywistości jest zwierzęciem, owadem, powinienem powiedzieć, bardzo niebezpiecznym, ale nie dla człowieka. Ta osa atakuje biedronki, te nam znane niewinne biedronki. I stara się, jak tutaj to widać na zdjęciu, tak zaatakować, aby móc umieścić swoje jajko albo jajka w ciele biedronki. To się właściwie prawie zawsze udaje. A kiedy tak się stanie? Oczywiście z jajka bardzo szybko się wykluwa larwa, która zaczyna swoje życie od zjedzenia innych jajek, a następnie bierze się za biedronkę. Na drugim etapie larwa wychodzi z ciała biedronki, tworzy kokon między jej nogami i biedronka na tym etapie już nic nie może zrobić. Ale wiecie, ciekawe w tej historii jest to, co robi ta biedronka. Otóż okazuje się, że według badań ta biedronka nie jest całkowicie pasywna, ale na początku, kiedy to jajko już w niej jest, zaczyna bardzo dużo jeść. A potem, kiedy przechodzi ten drugi etap, dowiadujemy się, że przestaje się ruszać, larwa wychodzi na zewnątrz, ona zamiera, puchnie i uwaga, co mniej więcej 30 sekund
jej ciałem wstrząsają takie bardzo gwałtowne ruchy. Okazuje się, że w ten sposób Biedronka odstrasza drapieżniki i inne owady. Badania wykazały, że Biedronka nie robi tego wcale z myślą o sobie, żeby się ochronić, żeby sobie pomóc, ale po to, żeby ochronić to, co jest pod nią. Okazuje się, że jest pewien wirus, który znajduje się w jajnikach tej osy, który jest wszczepiany do ciała tej Biedronki. Tak to wygląda dalej. I ten wirus powoduje, że układ nerwowy Biedronki jest nie w stanie działać. Nie jest w stanie obronić się, jest bezbronny. A do tego inna substancja, która jest wszczepiona, powoduje, że układ immunologiczny nie jest w stanie zwalczyć tego wirusa. Jaki jest tego skutek? Skutek tego jest taki, że to ta Biedronka broni tego, który jest jej wrogiem. Ten pasożyt, który ją atakuje, ma świetną ochronę, a jej głównym ochroniarzem jest jego ofiara. Pomyślelibyście, że to jest może dziwne, nietypowe, ale wiecie, w naturze tego typu sytuacji jest o wiele więcej. Nie wiem, czy wiecie, że nawet ludzie mają z tym nieco problemów. Jest pewna książka na ten temat napisana pod tytułem This is your brain on parasites, która mówi o tym, że ludzie, którzy chorują na toksoplazmozę, mają stwierdzone, zmienione zachowanie. Tak właśnie jest. A więc zobaczcie, jak to wygląda. Raz wszczepiony wirus sprawia, że zwierzę, owad zachowuje się zupełnie inaczej. Raz wszczepiony wirus pychy powoduje, że nasz umysł staje się nie do końca zdatny do samoobrony. Co ciekawe, Biedronka nie zawsze ginie. Zazwyczaj, ale nie zawsze. Czasami okazuje się, że to, że wtedy, kiedy ta osa się już odejdzie jako dorosły osobnik, jeżeli jest silny układ immunologiczny, ta Biedronka jest się w stanie czasami uratować. Czasami. Zwykle nie. Ale widzicie, tak to już jest, że kiedy człowiek daje posłuch tego typu myślom, kiedy je pielęgnuje, kiedy pozwala na myślenie o swoim własnym ja i kiedy nie zdaje sobie sprawy z tego, że powinien postrzegać samego siebie jako w obliczu Pana Boga jako nic, wtedy grozi mu dokładnie to. I ostatni przykład. Znacie historię Saula. Wiecie o tym, że był to król, pierwszy właściwie król powołany jeszcze wobec wszystkich plemion Izraela, który dopuścił się pewnych błędów. W tym miejscu pozwólcie, że sięgnę tylko do jednego fragmentu. Samuel, który był w tym miejscu odpowiedzialny wpierw za jego powołanie, potem był tym, który go napominał. Ale ciekawe są błędy, a właściwie ich typ, który był u Saula. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Bardzo proszę, otwórzcie. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Czytamy takie słowa. Od wiersza pierwszego. Słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan z zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jego jako obłożonego klątwą, jego i wszystko to, co do niego należy. Lecz Saul, wiersz 9,
i jego lud oszczędził Agaga. I to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta, i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. A gdy Samuel przybył do Saula, wiersz 13, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz pański. Ciekawe, co mówi Saul. Czytamy opis całej historii i Saul jest przekonany, że wszystko jest w porządku. Tak po ludzku. Skażony umysł. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul rzekł: od Amalekitów je przeprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Czy to była prawda? Nie. To, co było kiepskie, zostało wybite. To, co było dobre, zostało wzięte. Wcześniej Bóg na to pozwolił. W przypadku tej wojny nie pozwolił. A więc Saul złamał Boże postanowienie. Ciekawe jest jednak to, że powiedział, że to lud wziął, tak jakby był za to nieodpowiedzialny. A przecież los dokładnie pokazał, kiedy się czyta tą historię w całości, że to Saul był w całości za to odpowiedzialny. To on podjął decyzję i to on jako król stwierdził, że ma prawo zdecydować, mimo tego, że Bóg chciał inaczej. Więc Saul powiedział, wiersz 17, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów, i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? I potem jest opis dalszego tłumaczenia. Ale wiecie, to, do czego się ta historia sprowadza, to fakt, że Saul poczuł się pewnie na swoim stanowisku. Saul poczuł się jako król. Kto mógł mu coś powiedzieć? On decydował, on mógł dać łaskę, on też mógł ją odebrać. On mógł się zgodzić na przejęcie majątku Amalekitów, albo też i nie. No to się zgodził. I wiecie, tam jest napisane, że był w swoich oczach na początku jaki? Mały. Pan Bóg powiedział, że to właśnie dlatego został wybrany na króla. A kiedy przestał być w swoich oczach mały, przyszło na niego przekleństwo. I wiecie o tym, że to nie jest koniec problemów Saula z jego ego, bo Samuel mu zapowiedział, że przez to będzie mu odebrana korona. Bardzo poniżające, smutne, to prawda. Ale to nie był koniec nadziei na zbawienie dla Saula. Mógł wciąż zaakceptować ten przykry fakt i szukać Boga. Ale ego Saula było zbyt duże. Jak wiecie, kiedy dowiedział się, kto będzie jego następcą, nie chciał się z tym pogodzić. Walczył aż do upadłego, aż w końcu sam zaprzeczył swojemu rozkazowi, kiedy udał się do wróżki, nie chciał pokutować i sprowadził na siebie hańbę, śmierć i zniszczenie. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rzymian 12:2. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jak Bóg każdemu udzielił. Czy teraz dostrzegacie moc tych słów?
Uniżenie prowadzi do trzeźwości. Uniżenie prowadzi do poznania tego, co Bóg o nas myśli. Do poznania tego, jaka jest prawda na nasz temat. Abyśmy nie myśleli, że możemy sobie na coś zasłużyć. Pan Jezus chce nam dać wszystko, ale mówi, wy z siebie dać mi nic nie możecie. Jeżeli to uznacie, wtedy ja będę mógł wam pomóc. Jest nam potrzebny stale akt odnawiania swojej nicości. Po to, aby w nas Bóg mógł stać się wszystkim. Taki jest zatem nasz los. Dopóki Pan Jezus nie powróci, dopóki Pan Jezus nie zmieni tego świata i nas, musimy się z tym pogodzić. Ale chyba nie jest źle być niczym w Bożym Królestwie. Bo przecież tam jest zasada, że ten, kto się uniża, będzie wywyższony. A ten, kto się wywyższa, będzie uniżony. To od tych naszych codziennych decyzji zależy nasz los i nasza przyszłość. Tak jak Pan Bóg mimo strasznych doświadczeń jest w stanie wzmocnić układ immunologiczny Biedronki przez zewnętrzną interwencję, bo przecież ona sama nie może, i dać jej jeszcze drugie życie. Tak i my, jeżeli będziemy, mimo tego, że skażeni, szukać siły u Boga w swojej nicości i słabości, będziemy w stanie otrzymać od Boga drugie wieczne życie. I tego życzę wam i sobie. Amen.